najważniejszą rzeczą jest w Białej Księgi jest to, że manifest z Ventotene jest w niej wskazany już jako jedyny dokument programowy dla przyszłości Unii. W tej wizji to bym powiedział, że to super państwo europejskie nawiązuje tutaj do tej tradycji, która bardzo silnie była obecna na przykład w lożach masońskich. To jest po prostu wyraźnym dowodem, że mamy do czynienia z bardzo silnymi inspiracjami marksistowskimi w Europie. To jest Europa, która jest tworzona przez biurokratów pod dyktando ideologii marksistowskiej, a więc Marx dla tej Europy jest idealnym patronem, tylko że to nie jest Europa. Tak, to jest ostateczny cel. Ostateczny cel to są Stany Zjednoczone Unii Europejskiej. Biała Księga w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, opublikowana w 2017 roku, to jest dokument, który zawiera kilka scenariuszy związanych z przyszłością Unii. Mamy do czynienia ze scenariuszami, które zachowywałyby dotychczasowy status quo, jeżeli chodzi o kompetencje instytucji unijnych, i z takimi scenariuszami, które są przedstawiane w zdecydowanie bardziej pozytywnym świetle, które wiązałyby się z ekspansją kompetencji instytucji na poziomie federalnym. Tutaj z całą pewnością widać ze sposobu zredagowania całego dokumentu, jakie są preferencje autorów, jeżeli chodzi o te scenariusze, które są pożądane. Niemniej mamy do czynienia z kilkoma możliwościami, które są tam uwzględniane. To, co jest szczególnie znamienne, to fakt, że w Białej Księdze wskazano jedno tylko źródło ideowe rozwoju Unii Europejskiej, a mianowicie manifest z Ventotene. Manifest z Ventotene, którego współautorem był Altiero Spinelli, włoski komunista, manifest kreślący wizję Europy federalnej. Europy, w której państwa suwerenne, państwa narodowe tracą na znaczeniu. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której poprzez takie przywołanie źródeł ideowych wskazuje się, czy rzuca się też światło na intencje dotyczące pożądanego kierunku, w jakim Unia Europejska powinna się zmieniać. W Białej Księdze w sprawie przyszłości Europy, Komisji Europejskiej, którą podpisał sam Jean-Claude Juncker, we wstępie wskazano tylko jedno źródło ideowe współczesnej integracji europejskiej. Zacytujmy. Po raz pierwszy idea ta pojawiła się w manifestie Altiero Spinelliego i Ernesto Rossiego, więźniów politycznych osadzonych przez reżim faszystowski na wyspie Ventotene. Podczas II wojny światowej manifest Ventotene wzywał do stworzenia wolnej i zjednoczonej Europy, w której znikną dotychczasowe podziały, a byli sojusznicy i wrogowie będą ze sobą współpracować, aby nie dopuścić do powrotu dawnych absurdów Europy. 60 lat temu członkowie założyciele Unii Europejskiej, zainspirowani tą wizją pokojowej wspólnej przyszłości, rozpoczęli przełomowy proces ambitnej integracji europejskiej. Podobnie w zakończeniu dokumentu czytamy: większość postępów, które 60 lat temu wydawały się w Europie niemożliwe, jest obecnie uznawana za oczywistość. Nawet nasze najmroczniejsze chwile są nadal jaśniejsze niż dni spędzone przez naszych przodków w więzieniu w Ventotene. Wyraźnie włodarze Unii Europejskiej identyfikują się z więźniami na wyspie Ventotene. Problem polega jednak na tym, że ani w Białej Księdze, ani też ogólnie w przekazie unijnym nie mówi się o tym, kim byli więźniowie Ventotene. Mianowicie Altiero Spinelli był to włoski komunista wyrzucony z włoskiej partii komunistycznej za odchylenie trockistowskie, czyli za radykalizm. Podobnie Ernesto Rossi był anarchistą, socjalistą rewolucyjnym. Gdy byłem w 2018 roku w Parlamencie Europejskim, zobaczyłem, że nad wejściem do głównego budynku napisane jest Altiero Spinelli. Podobnie przy wejściu do parlamentu, gdy się wejdzie, to jest tam postawiona kartonowa podobizna Altiero Spinelliego, która wita wszystkich gości. Na płycie pod tym swoistym pomnikiem czy miejscem kultu, które odwiedzają
liczne pielgrzymki z Włoch, charakterystycznych starszych panów w czerwonych czapeczkach z pewnej międzynarodówki komunistycznej, jak się dowiedziałem pokrótce, to właśnie na tej płycie jest napisane, że to jest dziennikarz, antyfaszysta, bojownik o wolność, zjednoczoną Europę. I ponownie, tam nie pojawia się żadna informacja, że mamy do czynienia z komunistą, z wizjonerem federacyjnej Europy komunistycznej, zrealizowanej według wzorców marksistowskich. Co bardzo istotne, na korytarzach ugrupowań lewicowych w Parlamencie Europejskim można zobaczyć sierp i młoty Karola Marksa, a nawet plakaty propagandowe Związku Sowieckiego, gdzie mówi się o tym, że nowa władza doprowadziła do tego, że analfabetyzm w społeczeństwie zanikł. Takie rzeczy są tam na porządku dziennym. Najważniejszą rzeczą jest w Białej Księgi jest to, że manifest z Ventotene jest w niej wskazany już jako jedyny dokument programowy dla przyszłości Unii. Bo to jest Biała Księga w sprawie przyszłości Unii. W związku z tym, czegokolwiek by tam w tych scenariuszach nie napisano, to i tak zrealizowany ma być projekt, który został przedstawiony w manifestie z Ventotene. Ponieważ Unia Europejska jest realizacją ideologii marksowskiej. Ja na wszelki wypadek mówię tym razem marksowskiej, nie marksistowskiej, bo to są pewne różnice. Która za warunek utrzymania przez komunistów władzy w niewydolnym systemie ekonomicznym uznaje terror. Właśnie taki jest sens Unii Europejskiej. Unia Europejska ma stworzyć ten brakujący aparat terroru, który umożliwi utrzymanie władzy w bankrutującym systemie pasożytniczym, który w tej chwili jeszcze przeżywa swoją agonię. Panu chodzi o to, żeby zlikwidować państwa narodowe tak naprawdę, zlikwidować osobną tożsamość narodową, żeby doprowadzić do likwidacji albo ograniczenia przynajmniej działalności Kościoła, do takiego włączenia go i uczynienia z niego po prostu jakiejś organizacji charytatywnej, wprowadzenia jednolitej waluty, która będzie obowiązywała we wszystkich państwach, żeby, krótko mówiąc, przemienić Europę poszczególnych państw, poszczególnych ojczyzn w jedno państwo, które będzie łączyło i właściwie rozmazywało, czy rozbijało te wszystkie tożsamości narodowe. I co jest też bardzo ważne, państwo, które nie będzie miało żadnego uzasadnienia i żadnej legitymacji religijnej, jeśli tak można powiedzieć, gdzie wszystkie religie będą żyły obok siebie, w spokoju, bez realnego sporu, bez sporu o prawdę, bez sporu o to, czy istnieje i czy objawienie było i na czym ono polegało. To jest mniej więcej taki, no gdyby się posłużyć, czym jest to państwo w tej wizji, to bym powiedział, że państwo, to super państwo europejskie, nawiązuje tutaj do tej tradycji, która bardzo silnie była obecna na przykład w lożach masońskich, w różnego rodzaju projektach tworzenia szczęśliwych, utopijnych państw, gdzie religia jest gdzieś na marginesie, tożsamość narodowa znika, a wszyscy nieustannie produkują i wypełniają wszystkie swoje ziemskie, doczesne pożądania. To dziedzictwo intelektualne Karola Marksa, dziedzictwo, które chyba dla każdego w Polsce, kto zna historię i który poważnie traktuje kwestie związane z polityką i odpowiedzialnością za naszą ojczyznę, jest nazwiskiem, które powinno być antyrekomendacją dla każdego, kto rozmawia o przyszłości Europy. To jest po prostu wyraźnym dowodem, że mamy do czynienia z bardzo silnymi inspiracjami marksistowskimi w Europie i przede wszystkim w instytucjach unijnych w Brukseli, że ta postać Karola Marksa nie tylko nie jest postacią, która jakoś poza ten dyskurs publiczny powinna być eliminowana i po stwierdzeniu, że próby wdrożenia myśli marksistowskiej, tak jak to miało miejsce w całym bloku sowieckim i w państwach okupowanych przez Związek Sowiecki, doprowadziły do straszliwych katastrof. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tą osobę się czci. Czci się często wskazując, próbując budować jakąś taką fałszywą narrację, jakoby z jednej strony istniał
Marks. Marks jako filozof, który stworzył wspaniałą i godną pochwały wizję, a z drugiej strony istniał marksizm i wszyscy, którzy próbowali tę wizję wdrażać. Taka alternatywa jest oczywiście fałszywa, taka alternatywa jest oderwana od rzeczywistości tego, co Marks rzeczywiście pisał, a Marks przecież pisał o rewolucji, Marks przecież pisał o tym, że proletariat w ramach rewolucji może, powinien wręcz użyć środków przemocy. I Marks, co więcej, stworzył intelektualne podstawy, no chociażby atakując niezwykle mocno nie tylko Kościół katolicki, ale w ogóle religię jako taką, do wszystkich nurtów neomarksistowskich, już podważających znaczenie rodziny, podważających także znaczenie małżeństwa, próbujących nadać nowe znaczenie płci i wyzwolić człowieka z tego, co tak naprawdę stanowi w dużej mierze siłę człowieka. Unia Europejska obchodziła 200. rocznicę urodzin Karola Marksa bardzo hucznie w Trewirze, w dawnej katedrze. Odbywały się obchody poświęcone właśnie Marksowi. Komuniści chińscy zafundowali pomnik, który został odsłonięty w tym mieście. Dlaczego takie obchody? No dlatego, że dzisiaj Unia Europejska jest na pewno bardziej marksistowska, a nie jest Europą ani Schumana, Adenauera, de Gaspariego, nie jest też Europą Karola Wielkiego, nie jest też Europą prawdziwych Europejczyków. To jest Europa, która jest tworzona przez biurokratów pod dyktando ideologii marksistowskiej, a więc Marks dla tej Europy jest idealnym patronem, tylko że to nie jest Europa. To są popłuczyny Europy z bardzo karłowatego okresu 200 lat, który na dodatek był jednym chyba z najtragiczniejszych okresów w dziejach Europy, bo przecież był to okres I i II wojny światowej, a więc dwóch wojen najbardziej niszczących nasz kontynent. Dzisiejsza Unia Europejska, mimo tego, że jej korzenie miały przynajmniej częściowo również charakter chrześcijański i były budowane przez ludzi o reprezentujących światopogląd chrześcijański, coraz bardziej jest zdominowana przez lewicę. Lewica dominuje, jeśli chodzi o język, lewica dominuje, jeśli chodzi o kulturę, no więc nic dziwnego, że takim patronem współczesnych elit europejskich stał się Karol Marx. I jeśli popatrzymy na liczbę książek, która mu została poświęcona, artykułów, na to, co się działo w Trewirze, czyli na te uroczystości, które miały czcić Marksa, to się okazuje, że on jest tak naprawdę prawdziwym ojcem duchowym współczesnej Europy. Uroczystość w Trewirze była uczciwym przyznaniem się do ideowych korzeni Unii, więc nie ma tutaj żadnych zdziwień, żadnych zaskoczeń. Tak powinno być, bo to jest odzwierciedlenie, bardzo uczciwe i rzetelne przedstawienie prawdziwych korzeni i prawdziwych intencji projektodawców i realizatorów Unii. To jest państwo komunistyczne i zaczyna się o tym mówić wprost. Jest pytanie, czy społeczeństwa będą w stanie to zrozumieć i wyciągnąć z tego wnioski. Ostateczny cel to są Stany Zjednoczone Unii Europejskiej.
To podkreślali liczni oficjele, jak na przykład Angela Merkel, Matteo Renzi czy François Hollande, składający kwiaty na grobie Spinelliego na wyspie Ventotene. O tym mówił Jean-Claude Juncker właśnie, przemawiający z okazji 200. rocznicy urodzin Karla Marksa. O tym też mówią cały czas i przy tym bardzo mocno działają członkowie tzw. grupy Spinelli, która działa od 2010 roku w Parlamencie Europejskim. Zrzesza ponad 100 europosłów z najróżniejszych frakcji, i liberalnych, i konserwatywnych, i chadeckich, i zielonych, i komunistycznych, i socjalistycznych. Całe spektrum. Wszyscy oni działają w grupie Spinelli i ich celem jest doprowadzenie do tego, żeby wizja Spinelliego, wizja komunistyczna, wizja superpaństwa, gdzie jest i wspólna waluta, i wspólna konstytucja, i wspólna armia, która może dokonywać interwencji tam, gdzie na przykład, jak to mówił Guy Verhofstadt, 200 tysięcy faszystów maszeruje przez Warszawę, to są właśnie okazje, gdzie można takie wojsko europejskie sprawdzić. Do grupy Spinelli należą m.in. Róża Thun z Platformy Obywatelskiej, Danuta Hübner też z Platformy Obywatelskiej, czy w poprzedniej kadencji parlamentu były też dwie posłanki wybrane z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To pokazuje doskonale, do czego pragnie lewica w Polsce. Ona pragnie po prostu tego, żeby obalić rząd, żeby obalić państwo, żeby wprowadzić tam rządy lewicowe, postępowe, a wszystkie te teraz zmagania, żeby uderzać w faszystów, w rasistów, w szowinistów, żeby pokazywać, że ta Polska to za ścianę, gdzie się wszystkich dyskryminuje, gejów, Żydów, że to wszystko właśnie ma doprowadzić do tego, żeby finalnie przejąć władzę i podporządkować Polskę dyktatowi unijnych elit, Brukseli, metropolii, żeby Polska nie miała ani własnej armii, ani własnej waluty, ani nawet własnych kopalń, energetyki, niczego. Żeby to był kraj po prostu skolonizowany i w całości podporządkowany nowej, wspaniałej brukselskiej władzy, władzy partii rewolucyjnej, jak to pisał Spinelli w swoim manifestie. To, czy czeka nas europejskie superpaństwo, to jest oczywiście pytanie, na które jest nie sposób odpowiedzieć, bo to zależy od obywateli. To zależy, po pierwsze, od świadomości obywateli Europy, obywateli różnych państw europejskich, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, świadomości w ogóle tego kierunku, w którym duża część, ogromna część w tym także wielu przedstawicieli obecnej Komisji Europejskiej chce ukierunkować Unię, i to zależy od tego, czy będziemy mieli do czynienia ze stanowczym sprzeciwem i otwartą debatą o tych kwestiach, bo wydaje się, że wielka część tego rodzaju projektów i na poziomie ONZ-u, i na poziomie Rady Europy, i na poziomie Unii Europejskiej, dlatego jest skuteczna, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że te zmiany w ogóle zachodzą. Że mamy do czynienia z ideologicznymi rekomendacjami ze strony różnego rodzaju gremiów, które w ogóle nie są uprawnione do wydawania takich rekomendacji, nie mogą też je egzekwować, ale takie rekomendacje tworzą pewne wrażenia i mogą służyć jako różnego rodzaju instrumenty nacisku. To, że mamy do czynienia także z przyjmowaniem aktów prawa wiążącego w kilku przypadkach, które będą zawierały te ideologiczne konstrukty i rozwiązania. To wszystko może się dziać, dlatego że zbyt mało osób monitoruje działanie tych instytucji, zbyt mało osób zwraca uwagę na to, co się tam właściwie dzieje. Tutaj Instytut Ordo Iuris taki monitoring prowadzi w sposób stały, staramy się być tam obecni, staramy się wspierać i polskich parlamentarzystów, i tych, którym bliska jest też idea Europy opartej na tożsamościach państw, na tożsamościach narodowych. Natomiast z całą pewnością widać tutaj silne deficyty. Mam nadzieję, że do czegoś, do powstania takiego europejskiego superpaństwa nie dojdzie, ponieważ w ostatnich latach wyraźnie widać, że w wielu państwach rośnie świadomość, w wielu społeczeństwach rośnie świadomość zagrożeń związanych z tymi projektami. No, nie jest przypadkiem, że dochodzi do Brexitu, nie jest przypadkiem, że we Francji na przykład te siły krytyczne wobec tych elit europejskich rosną w siłę. Nie jest przypadkiem, że tak silną pozycję we Włoszech ma wicepremier
Matteo Salvini, że wybory na Węgrzech któryś raz z kolei wygrywa Viktor Orban, czy że takim poparciem cieszy się w Polsce prawica. To są wszystko siły, mimo wszystkich różnic, bo to nie chodzi o to, żeby wszystkich rzucać do jednego worka, ale na pewno tym jednym elementem wspólnym u tych wszystkich sił jest niechęć do tego projektu superpaństwa, które nam próbują zafundować elity europejskie. No więc jeśli te siły będą dalej rosły, ta myśl się będzie rozszerzała, a to widać to, tak mówię, również na przykład w Hiszpanii, widać to nawet w Niemczech, to do takiego superpaństwa, do powstania takiego superpaństwa nie dojdzie. Jego, gdyby to się ziściło, gdyby faktycznie takie superpaństwo zapanowało, to obawiam się, że mielibyśmy do czynienia też z ograniczeniem wolności słowa, wolności swobody wypowiadania się, ograniczeniem wolności i kolejnym etapem wojny z religią, bo taki jest ten projekt i taka jest ta myśl, która stoi u podłoża tego projektu. Ona w zasadzie, można powiedzieć, już jest superpaństwem, ale jeszcze nie ma tych narzędzi, które musi mieć w momencie, jeśli by państwa członkowskie spróbowały się przeciwstawić tym tendencjom, które w tej chwili są już bardzo tak narzucane w sposób agresywny wręcz. Ale ta agresja bierze się z poczucia właśnie zagrożenia, z uświadamiania sobie faktu, że ten bardzo precyzyjnie przygotowywany projekt pęka i jest coraz większe prawdopodobieństwo, że nie uda się go dopiąć na czas. Więc oczywiście, że takie superpaństwo, domknięcie tego superpaństwa nas czeka i wszystko zależy od tego, czy przeciwstawią się temu projektowi rządy, bo tylko rządy państw mogą się skutecznie temu przeciwstawić, o ile będą one reprezentować interesy swoich społeczeństw. W każdym innym przypadku rozwiązaniem będzie katastrofa.